Jak podaje International Society of Aesthetic and Plastic Surgery, co roku operacjom plastycznym poddaje się ponad 4 miliony kobiet. Blisko połowa z tych operacji to powiększanie biustu. O powiększaniu, ale także redukcji i korekcji piersi opowiedzą nam profesor dr habilitowany Kazimierz Kobus i dr Marek Szczyt. Piersi jest to kolejny obszar, w którym na przestrzeni tych 30 lat bardzo dużo się zmieniło. W ogóle w medycynie przez ten czas nastąpiły olbrzymie zmiany i w przypadku operacji piersi, jeżeli mówimy o ich powiększaniu, dzięki temu, że w tym czasie powstały nowe implanty, pod względem ich budowy, struktury, jak i kształtów, również możemy zaproponować pacjentce bardziej przewidywalny czy oczekiwany przez nią efekt. Pierwsze implanty to były lata 60. ubiegłego wieku, kiedy to były wypełnione silikonem woreczki, powiedzmy to w ten sposób, i z kształtem piersi niewiele miały wspólnego. One służyły do dodania objętości piersi. W tej chwili możemy modelować piersi dzięki temu, że mamy na przykład implanty anatomiczne. Są one w wielu, nie dość że rozmiarach, to jeszcze w różnych projekcjach. Czyli ich kształt, mimo że to są wszystko anatomiczne implanty, to ich kształt się różni. Tak jak kobiety między sobą się różnią. Pacjentka z niedorozwojem piersi, a wzrost 1,50 m, nie jest taką samą pacjentką, jak pacjentka z niedorozwojem piersi, która ma 1,75 m. Ich szerokość klatki się różni, a budowa, więc w dzisiejszych czasach te implanty możemy bardziej dostosowywać. Zmieniają się nie tylko techniki operacyjne, metody, ale również nasze upodobania estetyczne. W przeszłości, na przykład we Francji, było tak, że preferowane były takie ładne, stożkowate, młodzieńcze piersi, ale małe piersi. Ja nawet sobie przypominam taką historię, że kiedyś profesor Bonze ze Szpitala Świętego Ludwika w Paryżu chciał mi pokazać jedną z metod wymyślonych przez chirurga francuskiego, jak pomniejszać piersi z wytwarzaniem małej ilości blizn. I tak się zagadał w czasie tego operowania, że na mój gust wyciął trochę tego za dużo. Ale był taki typowy bawarder, taki gawędziarz, prawda? No ale doszedł do wniosku, że przecież wszyscy i tak preferują małe piersi, więc nic się nie stało. A później się zaczęła sytuacja zmieniać, jak pojawiły się implanty. A te implanty to się pojawiły stosunkowo późno, bo 1960, tam któryś czwarty rok bodajże, to jest ta data, kiedy to Kronin i Gerow zaczęli przeprowadzać pierwsze operacje powiększania piersi przy pomocy implantów silikonowych. Jedyną firmą była wtedy taka chemiczna firma, koncern właściwie chemiczny, Dow Corning Corporation, prawda? To były jedyne protezy do nabycia i przez parę lat trwała sielanka. A później w latach 90. Food and Drug Administration, to jest taka instytucja, która kontroluje leki i żywność w Stanach Zjednoczonych, zabroniła stosowania implantów silikonowych, a zarzuty były, jak się potem okazało, zresztą wyssane z palca, ale brzmiały bardzo poważnie, że silikon przeciekający, bo to wtedy był taki bardziej płynny silikon używany przez torebki, może prowadzić do schorzeń nowotworowych i do schorzeń o charakterze reumatycznym. I w związku z tym Amerykanie przez okres kilkunastu lat byli pozbawieni możliwości operowania, powiększania piersi z użyciem implantów silikonowych i wtedy pojawiły się implanty wypełniane solą fizjologiczną, prawda? Które już były mniej doskonałe, bo to
nie ta konsystencja, prawda? A poza tym no, te zastawki, które trzymały tą sól w środku, no, czasami puszczały i wtedy trzeba było operację powtarzać. I to, jak już wspomniałem, trwało kilkanaście lat. Później kolejne badania wykazały, że te zarzuty były bezpodstawne, ale w międzyczasie firma Dow Corning Corporation straciła na tym interesie 3 miliardy, powtarzam, 3 miliardy dolarów, bo to były odszkodowania, to były wymiany tych protez, bo zaczęła się panika, prawda? Firma splajtowała, no a przywrócono, że tak powiem, możliwość operowania z użyciem implantów silikonowych na całym świecie. I wtedy zaczęła się odwrotna, że tak powiem, sytuacja. Zaczęła się rodzić moda na duże piersi. Znowu to się najpierw pojawiło w Stanach Zjednoczonych, gdzie szczególnie młode dziewczyny fundowały sobie o takie ogromne piersi. Jeżeli chodzi o to, z czego wykonane są implanty, to na przestrzeni tych 30 lat pokazywały się różne implanty. Od początku największą grupę stanowiły implanty silikonowe, czyli ta powłoka silikonowa zawierająca w środku silikon. On na początku był płynny. Taki implant, gdybyśmy uszkodzili, to silikon z tego woreczka rozlałby się na całym biurku. On nie były spoiste. Z czasem powstawały coraz gęstsze, a silikon coraz gęstszy wypełniał tą powłokę silikonową. To jest implant anatomiczny. On od góry jest bardziej płaski, dół, tak jak pierś kobiety, jest pełniejsza. I one mogą mieć różny stopień uwypuklenia, czyli różną projekcję, różną wysokość, jak i szerokość. Więc do wyboru w tej chwili podobnej wielkości mamy kilkanaście typów implantów. W środku żel też jest coraz gęstszy, ale specjalnie jakby przygotowywany, że on przez to nie jest twardszy. Pokażę, jak wygląda po przecięciu taki implant. W środku jest żel, który nie wypływa. Tak jak mówiłem, w starych implantach, w tych kiedyś stosowanych, gdybyśmy tak przecięli implant, to silikon rozlałby się tutaj wszędzie, a te są spoiste. Są różne stopnie spoistości takiego żelu. Ma to znaczenie, jeżeli chodzi o dotyk, potem piersi, i jak również ma też znaczenie to, że ten silikon nie może tak swobodnie migrować poza torebkę implantu, nawet jeżeli ona jest uszkodzona. Więc nastąpiły duże zmiany, jeżeli chodzi o samą produkcję implantów. Na dzień dzisiejszy jaką mamy sytuację? No, mamy tych implantów pełno, do wyboru, do koloru, prawda? A la carte można po prostu wybrać sobie i firmę, z tym, że trzeba wybierać firmę renomowaną, która ma licens, która ma to pozwolenie Food and Drug Administration, bo to jest wtedy wiadomo, że zostało to sprawdzone na wszystkie możliwe strony. Ale pojawił się nowy kłopot. Mianowicie, kiedy protezy były początkowo gładkie, potem zastąpiono je protezami teksturowanymi o takiej szorstkiej powierzchni, które mniej ulegały przemieszczeniu, jak gdyby lepiej były osadzone po wszczepieniu ich. Powstawały różne powłoki. One na początku były gładkie, wyglądały troszkę jak balonik. A z czasem powstały implanty teksturowane i to jest mniej więcej 20 lat temu. Powstały pierwsze implanty teksturowane, czyli takie pokryte jakby meszkiem. A one mają tę zaletę, że się mniej przesuwają w tkankach, mniej jest powikłań późnych,
związanych z takimi implantami. Powstawały implanty zawierające taką łagodną teksturę, potem implanty, które miały dość agresywną, czyli takie bardzo aksamitne, takie bardzo włochate, powiedzmy, implanty. W dzisiejszych czasach nie wolno ich stosować, ponieważ z nimi wiązały się pewnego rodzaju powikłania. Takie grube teksturowanie może prowadzić do powstawania chłoniaków. To jest dopiero w fazie badania ta sytuacja, ale już jest decyzja tej właśnie instytucji amerykańskiej, o której mówiłem, nakazująca jednej z dużych firm produkujących protezy wycofanie tych swoich produktów o tym grubym teksturowaniu, bo istnieją uzasadnione podejrzenia, że to może prowadzić do tworzenia się tych chłoniaków. Ja przynajmniej obserwuję, że mniej zgłasza się pacjentek z zamówieniem, z prośbą o takie bardzo duże powiększanie piersi. Pierwotnie implanty wkładano tylko pod gruczoł, czyli jakby powiększano sam gruczoł. Wiązało się z tym sporo powikłań, dlatego że w większości powiększamy piersi niewielkie, czyli włożony implant tuż pod gruczoł, część pacjentek uważało, że się wkłada pod skórę, co nieprawda, nigdy nie wkładało się pod skórę, zawsze pod gruczoł, jednak jeżeli tego gruczołu była niewielka warstwa, to ten implant niemal przeświecał przez skórę, można było zobaczyć brzegi tego implantu, zarys implant. Więc jakby pomyślano, żeby może te implanty wkładać głębiej. A pod gruczołem, więc mięsień piersiowy większy, on się zaczyna tu na barku, potem schodzi na klatkę piersiową i tak jak moje palce rozkłada się na całej powierzchni klatki piersiowej. Więc rozpoczęto wkładanie implantu pod mięsień, żeby zwiększyć ilość tkanek, które ukrywają implant. Początkowo odwarstwiano i wciskano implant pod mięsień. Ta metoda miała tę zaletę, że dużo mniej powikłań i krwotocznych, i potem późnych powikłań było wyraźnie mniej, jak i kształt piersi był ładniejszy. Wadą tej metody niestety było to, że czasami implant wędrował zbyt wysoko pod mięsień piersiowy większy. W związku z tym wymyślono taką technikę dual plane. Dual plane, czyli w dwóch płaszczyznach. Polega to na tym, że w dzisiejszych czasach tak się robi. Zcięcia najczęściej w fałdzie podpiersiowym. Docieramy do mięśnia, odcinamy jego brzegi od żeber. Unosimy go w ten sposób, nie uchylamy tak, tylko unosimy go w ten sposób i tu umieszczamy implant. Wtedy mięsień nie ma tak dużego wpływu na kształt piersi, on korzystnie wpływa na wygląd górnej części piersi, ponieważ ukrywa implant lepiej niż by to włożyć tylko pod gruczoł, a w dolnej części implant rozpycha dolną część gruczołu piersiowego i tkanek poniżej położonych, żeby uzyskać ładniejszy kształt piersi. Więc w dzisiejszych czasach też możemy modelować pierś, nie tylko dzięki implantom ją powiększyć, ale również modelować czy kształtować w zależności od tego, jak wyglądają piersi własne pacjentki, na ile są niedorozwinięte, na ile one są atroficzne, czyli takie zanikowe. Dla takich pacjentów dobieramy nie dość, że konkretny implant, który jej będzie pasował, to jeszcze technikę operacyjną też konkretnie do niej dopasowujemy. Z jednej strony powiększamy te piersi, a istnieje sporo pań, które obdarzone zostały z pewnym nadmiarem tymi tkankami i te piersi albo przeszkadzają, bo są zbyt wielkie, albo nie tylko, że są wielkie, ale jeszcze opadają.
a więc jest i ptoza. I te operacje redukcji piersi są już znacznie trudniejsze. Trzeba mieć naprawdę spore doświadczenie i umiejętności, żeby zmniejszyć te piersi na mniejsze, sprawić, żeby tych blizn było jak najmniej, a kształt, żeby był najlepiej taki ostoszkowaty, tak jak to się mówi, te dziewicze takie piersi. W związku z tym tych operacji przeprowadza się mniej, bo najczęstszy zabieg to jest powiększanie piersi, a operacje redukcyjne czy operacje podnoszenia bez resekcji gruczołu, ale tylko po to, żeby nadać lepszy kształt, no są już po prostu, wymagają po prostu większych kwalifikacji. Pierwsze operacje redukcyjne wykonywano z takiego cięcia w kształcie kotwicy, znaczy wokół brodawki, pionowe i od dołu. To najpopularniejsza była metoda, którą zaproponował niejaki dr McKissock. Ale później pojawiły się znowu próby uniknięcia tego cięcia u dołu. I między innymi zaangażowało się w to dwóch moich znajomych, prawda, a szczególnie pani profesor Lejour z Belgii, z Brukseli, i część chirurgów naśladuje ją, bo ona już przestała operować, ale część uważa, że uniknięcie chociażby częściowe tej blizny podpiersiowej jest warte zachodu. To można zrobić, ale cierpi na tym kształt piersi. Ja to mówię bez żadnych ogródek, prawda? I poza tym jeszcze jest jeden aspekt tej sprawy. Przez długi okres czasu, tygodnie, a nawet miesiące, te piersi operowane metodą Lejour czy Lassisa, bo to też jest taka metoda, one wyglądają bardzo niekorzystnie. I na przykład moi koledzy ze Stanów Zjednoczonych mówią, że oni sobie nie mogą pozwolić na stosowanie tej metody, bo w międzyczasie pacjentka już pójdzie do 3 prawników, prawda, żeby ich zaskarżyć za nieprawidłowo wykonany zabieg operacyjny. A więc wróciliśmy, że tak powiem, w większości przypadków do tego uznanego sposobu. Ta kotwica, prawda, jak to jest dobrze wykonane, to blizny są stosunkowo mało widoczne, chociaż blizny muszą być zawsze, bo jak nieraz przeglądam, prawda, internet, to widzę ogłoszenia, że zoperujemy panią bez blizn, będzie ślicznie, ładnie i ozdobnie. To nie jest prawda. Blizny są i to podobno usuwają je tak na trwałe dopiero u świętego Piotra.